A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy się pomodlili i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Chwała Bogu, 7 wersetów, krótki fragment, a zobaczcie, ile treści, długo by można mówić, naprawdę ciekawe rzeczy tu widzimy. Widać, że w Kościele różnice narodowe wcale nie do końca nie zostają zlikwidowane. Choć jasne jest, że w Chrystusie ten mur nieprzyjaźni poganie Żydzi został rozwalony. Jasne jest, że w Chrystusie już nie ma Greka, Żyda, poganina, Polaka, nie wiem, Ukraińca i tak dalej. To w tym sensie relacji do Boga i jakichś różnic, nie? Że ci są lepsi, ci są gorsi, tak jak Żydzi myśleli, że oni są jedyni wybrani, a reszta to tacy ludzie, którzy nie wiadomo po co żyją. Nie? To wszystko znikło, ale mimo wszystko na poziomie ludzkim, a Kościół to jest też zbiorowisko ludzkie, nie skończyły się różne dzielące ludzi w Kościele czynniki. Na przykład nie skończył się ten czynnik narodowy. Mamy helenistów, czyli tych głównie Żydów, ale jednak przybyłych z całego świata greckiego, nie? Czyli Żydów, którzy się mocno zhelenizowali, można powiedzieć, albo przedstawicieli innych narodów, którzy już kilka pokoleń wcześniej przeszli na religię żydowską, czyli są tymi prozelitami. No a Żydów, którzy mieszkają w Jerozolimie i okolicach. Było coraz więcej ludzi. Było coraz więcej roboty organizacyjnej. Szczególnie przy rozdawaniu jedzenia, ale przy różnych innych rzeczach Kościół liczył wiele tysięcy osób w tym momencie. No i jak jest dużo rejwachu różnego, no to zaczęły się zdarzać, że tak powiem, błędy. Szczególnie, że jak widzimy, organizacja Kościoła nie była jeszcze dopasowana do jej liczby. Apostołowie byli przepracowani, angażowali się w sprawy właśnie karmienia, organizacji, aprowizacji i tak dalej, zamiast skoncentrować się na głoszeniu słowa i modlitwie, to co później stwierdzili. W takim kontekście bardzo łatwo o, że tak powiem, wyciągnięcie różnic takich: a, to dlatego myśmy dostali mniej jedzenia wczoraj, bo my nie jesteśmy Żydami z Jerozolimy. O, na pewno, i się już domyślają. Oczywiście myślę, że nie chodziło o to, że tutaj były jakieś złośliwości ze strony jednych czy drugich. Ale zobaczcie, jak bardzo łatwo taką posądzanie innych o złą wolę rozpalić. I to posądzanie o złą wolę też, można powiedzieć, rozpaliło się w Kościele. Apostołowie wiedzieli, że w tym momencie, po pierwsze, cały impet taki, można powiedzieć, intelektualny pójdzie w konflikty wewnętrzne, zamiast iść w kierunku głoszenia Ewangelii, budowania się w górę, to będą się naparzać wewnętrznie, a nawet może dojść do podziałów, do frakcji w ramach Kościoła. Wiedzieli, że coś muszą zrobić. Zobaczcie, jak to zrobili.
Oczywiście nie uciekli od problemów. Wtedy 12 zareagowało. Zwołali wszystkich uczniów. Ogłosili projekt. Nie? Najpierw powiedzieli, jaki jest problem, jak zamierzają go rozwiązać. I zobaczcie 5 werset. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. Zobaczcie, jak ten kościół funkcjonował. Było przywództwo. Ono wzięło na siebie odpowiedzialność zauważenia problemu i rozwiązania problemu. Ale kiedy ten problem przedstawiło wszystkim, było to tak dobre rozwiązanie, tak odpowiadało wyzwaniu chwili i myśleniu ludzi, że wszyscy powiedzieli: wow, świetne rozwiązanie. Oni potwierdzili wybór Jezusa, właściwe przywództwo. I rozwiązanie się wszystkim spodobało. Jakie to było rozwiązanie? Rozwiązanie zakładało zmianę organizacyjnej struktury Kościoła. Do tej pory było 12 apostołów i ludzie, można powiedzieć, zwykli członkowie Kościoła. Teraz do konkretnego zadania, czyli do obsługi takiej bytowej tych tysięcy ludzi, powołano nową strukturę. 7 służących, 7 ministrów, 7 diakonów. Oczywiście wiemy, że jeśli będzie więcej tych ludzi, to wybiorą jeszcze 3, 5, 10. Albo nawet stworzą jakąś specjalizację. Ci będą od aprowizacji, ci od rozdawania, ci od gotowania i tak dalej. Ale tego już nie wiemy. Wiemy tylko, że kiedy pojawiła się potrzeba, oni zmienili organizację Kościoła. I to jest dla nas bardzo ważna lekcja. Zobaczcie, co jeszcze. Wszystkie te imiona, przy jednym jest nawet to podkreślone, że był właśnie nie z tych Żydów z Jerozolimy, tylko właśnie był z daleka, z tych przyjezdnych, żeby oni rozdawali żywność. Bo w tym momencie, jeśli ktoś mówi, a to ci Żydzi z Jerozolimy, nie, to przecież są wasi przedstawiciele. Rozumiecie, że jak gdyby wybili zęby temu podejrzeniu o konflikt etniczny, że tu właśnie Żydzi rozdzielają z Jerozolimy i dlatego ci przybysze z różnych ośrodków cywilizacji greckiej, że oni mniej dostają. Także tu te imiona na to wskazują. Ciekawe jest, że rzeczywiście wymienieni są z imienia i nazwiska, jak gdyby, nie? To bardzo często pojawia się, to pokazuje, że każdy z nas jest rzeczywiście przed Bogiem ważny. Tu jeszcze ktoś powie, no nałożyli ręce, sukcesja apostolska. Nie, oni im nie przekazali sukcesji apostolskiej. Oni ich wyznaczyli do pewnej roli w ogóle niezwiązanej z głoszeniem słowa i z modlitwą. Rzeczywiście to nakładanie rąk będzie się jeszcze pojawiać w Kościele apostolskim, a potem praktycznie zaniknie w listach. Już nikt o tym nie mówi. Wraz ze śmiercią apostołów ich autorytet odchodzi. Pozostaje autorytet słowa. To zobaczymy w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Na razie tylko tak zapowiadam, kiedy Paweł będzie się żegnał ze starszyzną efeską. Na koniec jeszcze chciałem ten 7 werset. Zobaczcie, jak Bóg rozpędza Kościół. Wcześniej czytaliśmy, to był chyba 2 rozdział, 42, tu jest Pan, 47 werset, Pan zaś codziennie pomnażał, w rzeczywistości tu jest dodawał, a teraz mamy pomnażał. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Kościół się rozpędza. Kościół za chwilę, zobaczymy w 8 rozdziale, ruszy na podbój świata. Na razie coraz lepiej organizuje się wewnętrznie. Zdał egzamin konfliktu z władzą państwową. I nie władza państwowa wygrała ten konflikt. Teraz zdał egzamin z konfliktami wewnętrznymi. Zmienił organizację na lepszą. Bóg to pobłogosławił jeszcze szybszym rozrastaniem się służby Kościoła i pomnażaniem tych, którzy przychodzili po zbawienie bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. To jest dla nas właśnie wzór. Tak mamy dzisiaj prowadzić Kościół. Pomódlmy się, by rzeczywiście, zależnie jaką
jakie miejsce mamy w Kościele, czy przywódcze, żebyśmy mieli mądrość, żeby właśnie tak dostosowywać nasze funkcjonowanie do potrzeby chwili. Jeśli z kolei jesteśmy członkami Kościoła, żebyśmy umieli widzieć tę mądrość i nie kierować się swoimi jakimiś złościami, pretensjami, tylko patrzeć na to, co Duch Święty robi wokół nas.